W lekcji tej utworzymy prosty zegar wskazówkowy. Katalog, w którym znajduje się plik indeks, wygląda tak. Mamy tutaj, rzecz jasna, również katalog z obrazkami. W tym katalogu znajdują się wskazówki dla godzin, dla minut, dla sekund oraz tarcza. Teraz zasada, którą trzeba uwzględnić. Rysunki wskazówek i tarczy mają taką samą wielkość. Środek rysunku to środek tarczy oraz punkt obrotu wskazówek. To jest bardzo ważne. Ta zasada musi być zachowana. Zaczynamy od takiego prostego kodu HTML. To jest nasz taki szablon wyjściowy. Najpierw umieśćmy to wszystko na stronie. Dlatego po kolei musimy tutaj wprowadzić znaczniki img z podanym odpowiednim źródłem do wskazanych przed chwilą obrazków. Do każdego img musimy dodać również ID, aby później móc do tych obrazków odnosić się w kodzie. Czyli dla tarczy będzie ID równa się tarcza, a źródło będzie następujące. Obrazki są formatu PNG, dlatego za każdym razem dodajemy format PNG. Najlepiej będzie, kiedy skopiujemy tę linijkę i wkleimy pod spodem kilka razy. No i tutaj będziemy mieli wskazówkę dla godzin, czyli godzina. Tutaj ID niech będzie minuta, a tutaj sekunda. Takie będziemy mieć ID dla poszczególnych obrazków. I rzecz jasna, tutaj również musimy to zmienić. Wskazówka dla godzin, wskazówka dla minut, wskazówka dla sekund. Zapiszmy może zmiany. I zobaczmy, jak to wygląda w przeglądarce. No i mamy te wszystkie obrazki na stronie. Nie do końca o to nam chodzi. Chodzi o to, aby te obrazki znajdowały się w jednym miejscu. Dlatego tutaj musimy teraz wprowadzić odpowiednie obstylowanie. Dobrze by było zamknąć to wszystko w jakimś pojemniku. Dlatego wcześniej jeszcze wpiszmy div id równa się zegar. Dlatego, że te wszystkie elementy składać się będą na nasz zegar, który tworzymy. Teraz jeszcze nic się nie zmieni. Potrzebne jest to obstylowanie, o którym mówiłem wcześniej. Wprowadźmy je w sekcji head, czyli skorzystać tutaj musimy ze znacznika style. No i wewnątrz tego znacznika wprowadzamy style. Bardzo ważną rzeczą jest pozycja tych wszystkich elementów. Dlatego dla zegara, od niego zacznijmy, position określmy jako relatywną. Musimy to zrobić, aby móc określić później pozycję dla elementów znajdujących się w tym zegarze, w tym znaczniku, czyli dla obrazków. Czyli wpiszmy po kolei tarcza, odwołujemy się tutaj za każdym razem do kolejnych ID tych elementów, godzina, minuta i sekunda. Skoro odwołujemy się do ID, to musimy wcześniej wstawić taki płotek. No i teraz position musimy określić jako absolutną. Wtedy elementy te będą wyświetlane jeden nad drugim. Poniżej jeszcze musimy określić, który dokładnie element będzie znajdował się nad jakim, czyli skorzystać tu musimy z właściwości z-index. No i dla godzin, dla wskazówki pokazującej godziny, z-index ustawmy na 1. Skopiujmy najlepiej ten kod, wklejmy dwa razy, no i tutaj dokonajmy małej modyfikacji. Wskazówka z minutami będzie znajdować się nad wskazówką pokazującą na godziny, więc musi mieć indeks drugi, a sekundy muszą mieć indeks trzeci. Ta wskazówka będzie najwyżej. No i teraz po odświeżeniu strony i zapisaniu jej mamy taki efekt. Zegar jeszcze nie działa, ale nad tym pracujemy. No to teraz kod w JavaScript. Musimy go umieścić pomiędzy znacznikami script.
Zacznijmy od zmiennej wskaz, która będzie reprezentowała element będący wskazówką, albo godzin, albo minut, albo sekund. Do tego elementu dostaniemy się poprzez getElementById, a w nawiasie będziemy podawać wskazówkę. Generalnie to wszystko będzie elementem funkcji. Funkcji służącej do obracania, nazwijmy ją obracaj. W argumencie będziemy podawali wskazówkę, o którą nam chodzi, oraz obrót, czyli o ile dany element, dany obrazek chcemy obrócić. Umawiamy się, że nie korzystamy z żadnych frameworków, jak jQuery. Uczymy się tu JavaScript, więc metoda musi mieć mniej więcej taką postać. Tutaj kwestia wyjaśnienia. Skorzystać tu musimy z kilku specjalnych metod obsługiwanych przez przeglądarki. Dla Mozilla mamy Moz Transform. Dla Opery mamy O Transform. Dla Internet Explorera mamy MS Transform. A dla Safari i przeglądarki Chrome mamy WebKit Transform. Musimy skorzystać m.in. z właściwości Style, a dalej podawać odpowiednie właściwości dla poszczególnych przeglądarek. Poszczególnym właściwościom dla przeglądarek będziemy przypisywać pewien ciąg znaków, na który będzie się składała m.in. wartość rotate. Dalej będziemy podawać obrót oraz dalej ustalimy stopnie, w jakich podajemy te wartości. Generalnie uzyskamy taki ciąg znaków, czyli rotate i na przykład 30, jeśli wartością argumentu obrót będzie 30. Tutaj jeszcze naprawmy błąd, oczywiście znacznik otwierający to script wcześniej nie może być ukośnika. No i tak zróbmy dla kolejnych przeglądarek. Czyli dla Opery będziemy mieli tak. Skorzystamy tu z właściwości o transform. Tę linijkę kopiujemy. Skopiujmy tę linijkę dwa razy. No i teraz tak. Dla Internet Explorera będziemy mieli MS transform. Dalej pozostanie bez zmian. A dla Safari bądź przeglądarki Chrome będziemy mieli WebKit Transform. I reszta też pozostanie bez zmian. Czyli nasza funkcja służąca do obracania obrazków będzie wyglądała następująco. No to może sprawdźmy, jak ta funkcja działa. Uruchomimy ją w ten sposób. Sprawdźmy na przykład dla najgrubszej wskazówki, czyli dla wskazówki z godzinami, czyli podajemy tutaj godzina, tak to będzie działać. A tutaj wstawmy na przykład wartość 60, czyli 60 stopni. Zapiszmy. Odświeżmy. Ups, coś tutaj jeszcze nam nie wyszło. F12, tak, tak, tak. getElementById, a nie getElementsById. Tutaj mamy drobny błąd. Odświeżamy. No i teraz wskazówka z godzinami obróciła się o 60 stopni. Usuńmy ten kod. On służył tylko do takiej próby. No i teraz tak, stwórzmy funkcję uaktualnij wskazanie. Czyli generalnie będzie ona odpowiadać za prawidłowy obrót wskazówek. Będzie ona przyjmować pewną wartość logiczną. Argument minObrCor, czyli taka korekta obrotu, będzie przyjmował wartość logiczną true lub false. Dla true wskazówka z minutami będzie przesuwała się płynnie i jej położenie będzie zależeć od tego, w jakim położeniu jest wskazówka sekund. Dla false będzie zaś przeskakiwać do kolejnej pozycji,
i reprezentować każdą kolejną minutę bez wartości pośrednich. Teraz korzystać musimy z obiektu date, reprezentującego, jak już pamiętacie, godziny lub daty. Czyli wpisujemy var data równa się new date. Dalej, jeśli chcemy podać sekundy, wpisujemy tak. Jeśli chcemy pobrać aktualną minutę, to wpisujemy tak. Czyli korzystamy z takiej metody. A jeśli interesuje nas bieżąca godzina, to skorzystać musimy z metody takiej. Następnie stwórzmy zmienną secobr, która będzie odpowiadała za odpowiedni obrót wskazówki z sekundami. Zmienna sekunda przyjmuje wartości od 0 do 59, czyli 60 różnych wartości. Dla 0 czy 60 jest w tym samym punkcie. 360 stopni to pełny obrót. Dlatego wartość secobr to wartość zmiennej sekunda pomnożona przez 6. 6 razy 60 to 360, czyli pełny obrót. Podobnie ma się rzecz z minutami. Min obr równa się minuta razy 6. Wprowadźmy jeszcze zmienną min obr korekta. Dzięki niej dokonamy korekty położenia wskazówki z minutami. Skorzystamy tutaj z wyrażenia warunkowego. Jeśli wartość przed znakiem zapytania wyniesie true, zmienna otrzyma wartość przed dwukropkiem. A wartość ta to 1/10 wartości zmiennej sekunda, która, przypominam, osiąga wartość z przedziału od 0 do 59, czyli 60 wartości. Pozycji dla sekund czy minut na tarczy jest 60. W taki sposób dla pełnego obrotu uzyskamy korektę od 0 do 6 stopni. Co 6 stopni bowiem rozmieszczone są te pozycje. 6 stopni razy 60 równa się 360 stopni. Wszystko się zgadza. Jeśli wartość zmiennej min obr korekta wyniesie false, nie będziemy przeprowadzać tutaj tych obliczeń. Wyrażenie warunkowe zwróci wartość 0. Mam nadzieję, że wyjaśniłem to w miarę przejrzyście. Aby wskazówka godzin poruszała się płynnie, a nie przeskakiwała na kolejną pozycję wraz z osiągnięciem pełnych godzin, również musimy wprowadzić korektę. Musimy pomnożyć liczbę minut przez 0,5. Dlaczego? Mnożymy o 5 razy więcej niż w przypadku korekty wskazówki z minutami. A dzieje się tak dlatego, ponieważ pełnych godzin na tarczy mamy dokładnie 5 razy mniej niż pełnych minut. 5 razy mniej, ale przecież dla każdej ze wskazówek pełny obrót to 360 stopni. Trochę inaczej będzie z godzinami niż w przypadku obrotu minut czy sekund, czyli zmiennych secobr oraz minobr. Maksymalna liczba godzin to 24, ale pełny obrót uzyskujemy dla 12 godzin. Tu też możemy skorzystać z wyrażenia warunkowego, ale dla odmiany skorzystamy z instrukcji if. Jeśli wartość będzie większa od 12, to od tej wartości musimy odjąć 12. Następnie pomnożyć przez 30. Dlaczego tak? Ponieważ 12 razy 30 to 360 stopni, czyli pełny obrót. To pozwoli nam uzyskać wartości pośrednie, na przykład dla godziny 0 wartość będzie 0, ale dla godziny na przykład 11 uzyskamy 330 stopni. Tyle właśnie potrzeba, aby wskazać godzinę 11. Jeśli godzina nie przekroczyła 12, rzecz jasna, nie musimy od tej wartości 12 odejmować. Po tych zawiłościach możemy skorzystać z naszej funkcji obracaj. Dla sekund będzie tak. Na początku klasa określająca wskazówkę, którą poruszamy, a potem wartość obrotu. Dla minut musimy wprowadzić korektę położenia. Wyjaśniałem to przed chwilą, czyli min obr plus ta korekta.
I dla godzin też musimy wprowadzić korektę położenia. O tym również przed chwilą mówiłem. Czyli goc obr plus stosowna korekta. Ten kod w ogóle powinien znajdować się w funkcji uaktualnij wskazanie. Dlatego wytnijmy go i wklejmy w jej ciele. No i nie pozostało nam już raczej nic innego, jak uruchomić cały ten mechanizm. Dlatego wpisujemy window onload, czyli dopiero po załadowaniu całej strony ten mechanizm zostanie uruchomiony. No i tutaj w ciele tej funkcji uruchamiamy naszą funkcję uaktualnij wskazanie. Na początku spróbujmy z wartością true. Przypominam, że funkcja ta przyjmuje wartości logiczne true lub false. Dla true ruch wskazówki z minutami powinien być płynny. Aby to wszystko działało, czyli aby następowała zmiana czasu co jedną sekundę, musimy wpisać tak. Korzystamy tutaj tym razem z setInterval. Na początku podajemy funkcję, jaka ma być wywoływana w pewnych odstępach czasu, czyli nasze uaktualnij wskazanie. I po jednej sekundzie ciągle ta funkcja będzie uruchamiana. No i po odświeżeniu możemy skorzystać z Ctrl R. Zegar działa prawidłowo. Jeśli zmienimy na false, to wskazówka z minutami będzie reprezentować tylko pełne minuty, nie będzie miała wartości pośrednich. Odświeżamy stronę. No i widzimy, że wskazówka z minutami pokazuje pełną minutę. Dopiero kiedy wskazówka z sekundami przekroczy, a raczej uzyska wartość 0, nastąpi tutaj przeskok do pełnej kolejnej minuty. O proszę, i nastąpił przeskok. Wcześniej dla wartości true wskazówka z minutami pokazywała także wartości pośrednie. No i tak to właśnie działa. Tak wygląda cały nasz kod. Napisaliśmy funkcję obracaj do obracania poszczególnych obrazków oraz funkcję uaktualnij wskazanie. Tutaj zastosowaliśmy trochę bardziej złożony algorytm, który pozwolił nam odpowiednio poruszać wskazówkami zegara. Następnie wywołaliśmy trzykrotnie funkcję obracaj dla poszczególnych wskazówek i tutaj uwzględniliśmy również korektę ich położenia, a na końcu sprawiliśmy, żeby po załadowaniu całej strony cały ten mechanizm ruszył i nasz zegar zaczął działać prawidłowo.